Twoje śmieci, twoje pieniądze, twój wybór. Za kilka miesięcy na świat przyjdzie pierwsze dziecko, którego zaistnienie jest owocem programu KAJTEK wspierającego pary w realizacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia. To znakomita wieść wobec dramatycznej sytuacji demograficznej miasta. A zachęcamy tym bardziej do skorzystania z tego programu, że demografia miejska jest fatalna. Nie mamy jeszcze danych oczywiście za cały rok, ale z takich danych szczątkowych wynika, że pewnie około setki dzieci urodzi się w tym roku mniej. Do miejskiego programu realizowanego zaledwie od pół roku przystąpiło do tej pory 7 par. Są jeszcze w tym roku 3 miejsca. Radosną wieść o planowanych narodzinach dziecka przekazał dzisiaj Kamil Klimek, suwalski radny, który jest pomysłodawcą programu i jego orędownikiem. Są też namacalne efekty tego programu, o czym za chwilkę powie pani naczelnik, ponieważ trzymam mocno za to kciuki. Być może w przyszłym roku powitamy pierwszego suwalczanina, bądź pierwszą suwalczankę. Z tego jeszcze tego nie wiemy. Z tego programu. Na tegoroczną edycję KAJTEKa przeznaczono połowę rocznego budżetu programu, który w pełnej rocznej wartości sięga 127 tysięcy złotych. Miejscy radni po długich rozważaniach, dyskusjach i mimo oporu niektórych środowisk w marcu bieżącego roku przyjęli uchwałę, dzięki której jedna z kilku par doczeka się upragnionego potomstwa. Część przystępujących do programu małżonków jeszcze jest w trakcie procedury, zatem możliwe jest, że dobrych wieści będzie więcej. Na dzień dzisiejszy przez realizatora zostało zakwalifikowanych 7 par małżeńskich. Do końca października bieżącego roku, zgodnie ze sprawozdaniem przekazanym przez realizatora do nas, cztery pary małżeńskie zakończyły pełną procedurę. Pozostałe są w toku. I też według stanu na koniec października jest jedna ciąża. Według obecnie obowiązujących zasad miasto pokrywa aż 80% kosztów procedury. Pozostała część to zobowiązanie zainteresowanych małżonków. By dołączyć do programu nie trzeba zgłaszać się do urzędników. Na pary chcące skorzystać z KAJTEKa czeka fachowy personel medyczny pracujący w białostockim centrum Bocian przy ulicy Akademickiej 26.